Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam Was na pierwszy premierowy odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zaczynajmy. Nazwa profilu. No to jaka? Lucek. Albo nie. Aston. O. Zaczynamy. Jestem strasznie ciekawy, co to będzie. Zwiastun dał nam ciekawy pogląd na to, co będziemy mieli mniej więcej w grze, jak będzie wyglądała mechanika gry, co będziemy mogli w niej zobaczyć, zrobić. Jestem strasznie ciekawy, na co teraz twórcy wpadli, bo w poprzednich mechanikach wiemy, że mogliśmy jeździć samochodami, mogliśmy je naprawiać, mieliśmy zlecenia, mieliśmy swój warsztat, mogliśmy później w mechaniku 2015 ten warsztat modyfikować, zmieniać, dodawać nowe rzeczy, upgrade'ować swojego mechanika i tak dalej. No a tutaj zaczynamy sobie oczywiście też w warsztacie. Pierwszy raz uruchomiłem tę grę, więc mogę troszeczkę lamić. I zaczynamy z 2000 dolców. Tak wygląda sobie nasz... Wow. Możemy wyważać koło. Nice. O kurczę, to może być ciekawe. Ciekawe, czy są fajne animacje tego. Zamontuj. Wow. Spoko. Kurde, naprawdę, pierwsze wrażenie tej gry. Tu jest wyważarka. Tu jest wyważarka, tu jest do montowania opony. Tutaj mamy... Warto sobie obejrzeć te wszystkie poradniki. Aha, tutaj sobie upgrade'ujemy chyba postać. Zdaje się. Czyli trochę podobnie dosyć jak w mechaniku 15, nie? Też mieliśmy taką skrzynkę z narzędziami, gdzie upgrade'owaliśmy sobie postać. Z tego co pamiętam, już dawno nie grałem w 15. Ściągasz do sprężyn, fajnie. Czyli będziemy mogli sobie rzeczywiście tak naprawiać wszystko po kolei, nie? A tu? Aha, tutaj też możemy... Mamy kilka skrzynek z narzędziami, widzę. Postać się porusza troszeczkę inaczej niż w poprzednich mechanikach. Jakby wolniej? Wózek do silników. Możemy sobie... O kurde. Fajne koło wyboru, przypomina mi się GTA trochę. Nie? Dobra. To wiemy, do czego to służy. Tutaj mamy Audi, zobaczcie jaki znaczek. Możemy sobie oczywiście otworzyć. A musielibyśmy przestawić samochód, żeby otworzyć drzwi. Wow. Możemy zdemontować, możemy... Stan auta, magazyn części, notatnik, tablet, tryb przeglądu, przestaw samochód. Możemy go przestawić gdzie? Miejsce B, miejsce A, lakiernia, parking, ścieżka diagnostyczna, podnośnik C. A spróbujmy miejsce B. Gdzie to się pojawi? O, tutaj mamy też jakiegoś złomka do naprawiania na początku. No to wejmy spust do oleju. Do czego to jest? Możemy to sobie przenieść. Możemy to użyć, jak już będzie pod tym, nie? Jak się z tego wychodzi? Okej. Okay. Ciekawe menu. Zobaczymy, jak będzie się spisywać podczas gry. Na razie go jeszcze nie ogarniam. Chodzi mi o to koło wyboru. Wygląda ciekawie. Poglądajmy sobie tu wszystko po kolei. Aha, tutaj mamy zleconka. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czyli telefonik. Nie ma zleceń aktualnie, czyli musimy naprawić te samochody, które tutaj mamy. Dobrze, tak. Tu mamy komputer. Muzyka, którą słyszycie w tle, to jest muzyka z gry. To nie jest żadna tam moja muzyczka, tylko to w grze sobie tak leci. Tu możemy sobie oponki kupować. Zobaczcie, że są różne opony teraz. Nie ma tak, że tylko koła z oponami, tak? Od razu tylko oddzielnie opony, oddzielnie chyba felgi. Koła z oponami, po prostu felgi z oponami, o Boże. Tu mamy lakiernię od razu odblokowaną. A czekajcie, co tu było? O kurczę, to można sobie tak po prostu wejść. Nieźle. Dobrze. Tu możemy coś pomalować. Nakieruj część, konkretną część. To co to jest? Aha, dobrze, to jest to samo. Chyba. Aha, tutaj mam... No ciekawe jak będzie wyglądało to lakierowanie. Jestem strasznie ciekawy tego wszystkiego. Dobrze, chodźmy sobie zobaczyć samochód, bo jestem też ciekawy jak to wygląda w środku. Ops. Możemy wejść do auta. Wow. Poziom szczegółów podniesiony na wyższy poziom. jedź. Możemy się przejechać. Twój garaż, tors. Sam samochodowy. Aukcje samochodowe. To jest cała mapka.
Czy my możemy sobie po niej tak po prostu jeździć? Byłoby ciekawie. Majern M3. Zobaczymy, jak się jeździ po torze testowym. Mamy dużą mapkę miasta, mamy zaznaczone drogi, ale chyba po nich jeździć tak osoby nie możemy. Sprawności samochodu, sterowność, zawieszenie hamowania. Okej. Okay. Także no, możemy sobie testować, mamy kamerę z tyłu. A co to za kamera? Wow! Aha, możemy sobie... Czekajcie, bo... shit. A nie możemy tej kamery ruszać teraz? Czy... Możemy nią obracać, ale nie mogę nią jakby chodzić. Okej. Okay. Możemy sobie ciekawe zdjątko zrobić. Na przykład, nie? O, na przykład cyk. Jakąś furę stuningować, czy coś? To zawieszenie, tutaj wszystko działa. Podoba mi się. Da się spalić kapcia? Ach, kurczę. Okej. Okay. Można, o. Spoko to wygląda, nie? Podoba mi się, dobrze. Jedźmy do przodu, zróbmy test sprawności. Stawmy sobie kamerę z tyłu. Czekajcie, bo na padzie też można tutaj chyba... Tak, jak najbardziej, pad jest obsługiwany. Ale jak dla mnie koła skręcają się zdecydowanie za mocno. Coś macie takie wrażenie? Gdzie tu jechać? Tu. Ale samochód zachowuje się bardzo fajnie, bardzo w porządku. Nie jest to oczywiście gra wyścigowa, ale powiem wam, że jeździ się przyjemnie. I to tyle, bo tutaj trzeba tylko przetestować auto, nie? Sprawdzić, czy się nim dobrze jeździ, co jest uszkodzone i tak dalej. Tu się muszę zatrzymać, aha, okej. Okay. Jest ręczny? Nie wiem, którym się ręczny robi. No dobrze, ale... Ogólnie auto wygląda bardzo... pachołek jak poleciał. Ogólnie auto wygląda bardzo w porządku. Nie wiem, którym się ręczny tutaj wciska. Dobra. Tak. Okej. Okay. Chodźmy do warsztatu, zobaczmy dalej rzeczy. Co my tutaj możemy zrobić. Tak sobie pooglądamy tylko. Może uda się coś naprawić już. Okej. Okay. Co? Ej! Czemu? Gdzie jest mój duży warsztat? Momencik! To nie tak miało być! Aaaa! Odesłali mnie do małego warsztatu! No nie, tamten to chyba... Tamto to był tutorial chyba i dlatego mnie pojawiło w dużym warsztacie, nie? A teraz możemy sobie wziąć jakieś zleconko i pracować. To jest taki nasz początkowy warsztat. Tu mamy jakąś, nie wiem, szlifierkę, wygładzarkę. A jest radyjko. Następny utwór. Okej, okay, możemy sobie zmienić komputer. Co my tu mamy? Sklep główny, sklep z karoserią, sklep z felgami. Mamy trochę tych felg. A, nie chciałem wychodzić, tylko chciałem wyjść do menu. Mamy strony. Ciekawe, czy się... Mogę wpisać tu adres? Nie, nie mogę. Wpisał sobie mój kanał na YouTubie. A, tu są opony. No na razie tyle jest opon. Wiemy, że dodatki do Car Mechanica 2015 wychodziły aż nawet do teraz. Ostatnio pojawiły się jakieś tam dodatki do tej gry, także naprawdę w porządku. Nie musicie się martwić o to, że ta gra umrze i nie będzie upgrade'owana. Wow. Części jest sporo, ale te części są do wszystkich chyba samochodów, jakie są dostępne w grze, więc to nie jest tak, że do każdego samochodu chyba możemy zainstalować światła od zupełnie innego samochodu, tylko muszą być to odpowiednie, powiedzmy, światła do danego samochodu, który akurat naprawiamy, nie? Wyposażenie wnętrza, czyli tu mamy fotele, czy będzie jakiś... No... Jak to się mówi? Nie ma... Jak to się mówi? Mówi deska rozdzielcza, nie ma deski rozdzielczej. Tutaj mamy tablice rejestracyjne, raczej ich takie motywy. A i tutaj mamy części mechaniczne. Mechaniczne części i w zasadzie tyle. No. Jakieś tam układy i tak dalej. Co nam się wyłączyło? O, mamy różne stacje radiowe. Dajmy
Drum and Bass. Rock Killa. Okej. Okay. Mamy sobie radyjko. Tutaj mamy zleconka. Już pierwsze zlecenie się pojawiło w naszym małym warsztacie. Tu mamy miskę, tu mamy to. No jestem ciekawy, jak będzie wyglądało naprawianie, więc chyba weźmiemy się za pierwsze zlecenie za moment. No, w tym moim małym warsztacie już więcej nic nie zrobię, no bo co ja tutaj mam? Będziemy musieli jeszcze odkrywać więcej rzeczy później w coraz większych warsztatach. O kurde. No dobrze. Naprawa... aha, czyli naprawimy samochód częściami o minimalnym stanie 55%, więc możemy użyć jakichś części z rynku wtórnego. Tutaj jest pokazane, że mamy do naprawy hamulce, czyli takie bardzo podstawowe zadanie. Dobrze. Aktualny kolor, kolor fabryczny. Jest tu jakiś opis zlecenia. Więc robi to auto, powiedział, że poza dolewem paliwa nic innego go nie interesowało. Sprawdź stan oleju i ogumienie. Czyli... no dobra, sprawdzimy. Jest sobie autko. Możemy sobie je otworzyć. Oh shit. Już widzę to, co było w Car Mechaniku 2015, czyli jak coś jest zardzewiałe, to jest do dupy. Ale nas nie interesuje silnik, znaczy interesuje nas tylko stan oleju. Tak powiedział nam ziomek, nie? Więc... korek oleju, tu mamy bagnet. Chodź tu. Chodź bagnet. Ops, ops, jak to się robi? Nie to. Jak się z tego wychodzi? A, okej. Okay. Trzeba kliknąć na środek. Wygląda na to, że chyba nie ma oleju w tym samochodzie. Więc będzie trzeba kupić olej. A, zobaczmy w środku tego gnoja. O, nawet całkiem fajnie wyposażony. Możemy sobie do tyłu usiąść? Nie można. Możemy mu tylne siedzenia wymontować, żeby był szybszy. Ej, to wygląda jak... Seat Leon? Albo Golf? Chyba bardziej Golf. Nie? Okej. To co, dawajmy gnoja. Na podnośnika. Stan auta. Krzywa mocy, krzywa momentu. Wartość auta $5000. Filtr powietrza. Nie... znaleziony filtr powietrza jest. Filtr paliwa jest zniszczony. Trzeba będzie go wymienić. A, czyli olej też. No, wygląda na to, że tam oleju to w ogóle nie było. Dobra, dawaj go na podnośnik. Przestaw samochód i... podnośnik A! Tak jakbyśmy mieli w tym garażu podnośnik B. Nie! Mamy tylko podnośnik A. Aha, muszę trzymać. O, mi się... nie podoba mi się. Bo... czy ja jestem jakiś... nie, czekajcie. Na środek klikamy, okej. I udało mi się tego użyć. Power, a to jest up. Aha, dobra, działają przyciski. Jeszcze, up. O, o, nie działają przyciski. Przepraszam, pomyliłem się. Nie chce się podnosić. Czemu tak słabo się podnosi? O nie. Nie podoba mi się. Tak nisko trochę. Wyżej nie można? Chyba można, ale... trzeba ogarnąć jak. Kliknij, aby użyć. Czy ja coś źle robię? No... podnoś się! Cholera. Jak ja tu mam wjechać z tym... szpuszczem oleju. Tryb demontażu karoserii. Nie. Tu w ogóle karoseria też w opłakanym stanie jest. Trzeba by było to jakoś odmalować. A ja nie mam lakierni. Nie zajmuję się takimi rzeczami. Ja mogę wymienić olej i koła wymienić. Nic poza tym. Będzie ciekawie ze zmianą ogumienia, bo będziemy musieli wyważyć koło. I nałożyć nową oponę. Znaczy najpierw nałożyć, a potem wyważyć. Cholera, podnoś się!
Notatnik, ustawienia, zlecenia. To nie działa! Czemu to nie działa? Aha. Wystarczy raz kliknąć chyba, a nie trzymać. O, okej, okay, działa, przepraszam. Dobrze, a spróbujmy teraz przycisk na dół. Aha! To czemu? Dobra, już działa. Jezus. Dobrze. Mamy. Felga Lotz. Jak Dotz. Okej, okay, tak się demontuje. O, jak to się świeci wszystko, nie? Okej. Okay. Tarcza hamulcowa. Też to w paskudnie wygląda. Ciekawe, jak będzie wyglądała nawigacja. Już w 15 fajnie wyglądała nawigacja po tych częściach. Znaczy, wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że na przykład, nie wiem, czy graliście w 14? 14 było no, nie za dobrze, pamiętam. Jeszcze będę się mylił z tym sterowaniem. Nie wiem, czy my też to mamy wymieniać, czy jak? Ale tarcza hamulcowa dobrze było. Teraz tak. No, chcę... by zdemontować. Okej, okay, a chcę zamontować... montaż części. Okej. Okay. Bardzo intuicyjnie, bo ogarnąłem. Pyk. Mamy 55%! Zainstalować minimalnie, także jest w porządku. Okej. Okay. Pyk. Instaluj. Okej. Okay. No jeszcze z tym sterowaniem będę się trochę męczył. Ale to kwestia wprawy. O. No. No. Skomplikowane. Tak. Chyba tam cylinder też można zacisku wymieniać. Dobrze, tu będziemy musieli sobie wymienić ogumienie w tym. To jest bardzo ciekawe. Pierwsze zadanie już takie na głębokie wody mnie wrzucałem jak zawsze. Ja nigdy takich rzeczy nie robił. Olej będziemy musieli, zaraz się tym olejem zajmiemy. Wszystko po kolei, bo się pogubię. No, jeszcze te śrubeczki powoli się odkręcają, bo mechanik nie jest wykształcony, nie umie szybko odkręcać śrubek. Teraz tylko tak o sobie, no, jak przedszkolak. Ale później się go ulepszy. Może nazwijmy go jakoś. Mechanik Tomek. Dobrze, teraz zamontuj. Nie, o, części. Rozdziel części, okej. Okay. Wpierdziel to. Demontuję. Uwaga. Samo się zdemontowało. Co ty nie powiesz? Zdejmij. Okej. Okay. Rozdziel części. Tak. Teraz będziemy musieli kupić jakieś opony. Ciekawe, czy to zależy od nas, jakie my opony kupimy. Możemy kupić może z rynku wtórnego nawet. Dobrze, już trochę ogarniam ten interfejs koło wyboru rzeczy. Wyważarka, to będziemy musieli wyważyć te wszystkie koła. Nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Co, myśleliście, że wbijecie sobie do kar mechanika, będziecie tylko odkręcać i wkręcać śrubki? Kurde! Musicie się znać na motoryzacji. Nie jest jakieś tam... Ech, dobra. Mamy już zrobione. Tomek, idziemy zobaczyć do sklepu. Wchodzimy do naszego komputera. Nie wiem, ile on ma już lat, ale działa. Windows XP. Zawieszenie hamulce, wydech skrzynia biegów. Nie, to nas nie interesuje. Nas interesują opony. Felgi. A, opony były wcześniej. Felgi zostawiamy takie, jakie są. Są fantastyczne. I teraz... właśnie, czy mamy tu rynek wtórny w ogóle? Telefon... może muzykę zmienimy? O!
A, to sama muzyka. Dobra, weźmy sobie elektro. Oh yeah! Dobra, sklep główny. To są takie części, ale nie wiem, czy tutaj jest jakiś rynek wtórny. Dobra, na razie nie będziemy się w tym grzebać. Opona typu slick, nice. Opona wyścigowa, opona standardowa, nie będziemy się tam. I cztery opony, możemy wielkość wybrać. 17 cali. Ej, moment, jakie ja mam felgi? To jest jednak trochę istotne. Magazyn części. 16 wszystkie. I tu mamy szerokość opon, czyli 205 na 55 R i 16 cali. Cztery, 5 opon nie potrzeba, 16. Teraz 205 na 60, chyba 6 tam było? 65. Kurde, muszę jeszcze raz zobaczyć. Boże. 55, dobrze. Wahałem się między 65 a... Dobrze. Mamy tak. I teraz 205, 55, 4 kółka. Kurde, cały hajs wydam na to. Jak ja mam teraz wymienić olej? Nie mam hajsu na olej! Cholera jasna, daj. Co? Muszę wziąć kredyt. Dobra, montujemy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Dawaj opony. No, czekaj. Nie rozdziel. Tomek jeszcze się wszystkiego uczy, no spokojnie. Dla niego to jest wszystko nowe. Czyli tak, mamy cyk. Bierzemy to i wyważamy od razu. Okej. Okay. Teraz tak, czy samo się to wyważa, czy my musimy coś przy tym robić? Ło, ja mogę już tu następną. Kurde, chwili się. Mogę już następne tutaj robić. Super. Proszę bardzo. To samo się. Czy ja muszę coś przy tym robić? Nie no, samo się robi, ale. Fajnie, że coś pokazane jest, nie? Że to się samo robi. Okej. Okay. Ale super, robota idzie! Jak burza! Tomek się uczy! Bierny to. Wyważmy następne. Cyk. Kurde, ale robota idzie. Okej. Okay. Zamontowane. I teraz w tym czasie możemy zamontować następne. Koło możemy zamontować. Pyk. Ej, tutaj. Montowanie. Dobrze, no montuj, fajnie. A, przytrzymaj, okej. Okay. Świetnie, nie mam pasujących części w ekwipunku. Czyli chyba zrobiłem złe zakupy. Mam nadzieję, że jednak nie. Dobra, jeszcze. Pyk. Nie to, nie, ach kurde, zaczekaj, bo to zła opona jest, to nie tak, ach, coś nie tak jest, rozdziel, okej, okay. To jest to, popsute coś, o co, coś się popsuło, dobrze, nie no, mamy już cztery, skąd ta dodatkowa felga, co jest? A. O! Zaraz, skąd ja mam tyle felg? O! Kurczę, to jak ja bym, nie wiem, ciężarówkę rozmontował. No dobrze. Monetarzy. Pyk. No, pasuje, elegancko. Montujemy najnowsze felgi, najnowsze opony. Pyk. Tomek idzie jak burza z robotą. Podoba mi się. Znaczy nie Tomek, tylko robota. Dawaj, montuj to, dziadostwo.
Idzie robota, ładnie. No to mam, ale te oponki ładnie się świecą, nie? Podoba mi się. Standardowe, nie będziemy tutaj, wiecie, się wydurniać. Tylko kurde, mnie to kosztowało dużo. Ja nie wiem, jak ja temu gościowi teraz olej wymienię. Jesteście ciekawi? Skąd ja wezmę hajs na to? Jakąś pożyczkę czy coś trzeba wziąć na mojego mechanika? Na mojego mechanika Tomka. Tomek, zaszalałeś trochę z tą naprawą. O, kurde, coś nie tak jest. Nie ma... Dobra, wystarczy ci tych kół, daj spokój. Są samochody, które mają tylko 4 koła i jeżdżą. Przepraszam, 3 chciałem powiedzieć. 4 koła to tak trochę standardowo. Nie mam odpowiedniej opony, żeby zamontować. Musiałem kupić 3? Mi się wydawało, że kupiłem 4. Teraz kupimy mu jakąś wąską. No bo, nie no kurczę, hajsu mi powinno wystarczyć. Musiałem tu dać 3, albo nie wiem, gdzie ta opona. Wy macie fajnie, bo wy możecie sobie cofnąć nagranie i zobaczyć. Co suma? Nie masz pieniędzy! Już na samym starcie jestem udupiony. Kurde, no. Będę musiał zaczynać grę od nowa. Nie no, musi być to jakiś sposób pożyczki czy coś. Kurde, przerąbane mam teraz. Sklep z felgami, no hej. Jestem w czarnej dupie, a co to mamy tu? Telefon? Jak to już... Fuck. A, to już następne zlecenie, kurde, już... Ja myślałem, że to jest! Ja pierdziu. Notatki, zobaczmy. Możemy jakieś notatki dodać, okej. Okay. Magazyn części, to nie. Stan auta. Dobrze, tu mam filtr, powie... Skąd ja to... O! Wydana gotówka, dochód $600. A skąd części? O shit! Wartość silnika 5000. Jakbym sprzedał silnik, w sumie jakbym zamknął maskę, to by gościu nie widział i posz tam go na zapych. A pan, nie odpala się to. Ja naprawiałem tylko ten koła, ale z silnika się nie dotykałem. Gdzie jest moja opona do cholery? Co jest? Może coś nieźle rozdzieliłem? Nie, patrzcie, jest coś. No mam. Widzicie, tu mam... A, czekajcie, bo ja chyba tej ostatniej nie wyważyłem. O! Chyba nie wyważyłem właśnie, zapomniałem. Wyważyłem 3 koła, a nie wyważyłem 4. O! Chociaż jakoś zepchniemy ten samochód z warsztatu. Bo... Nie wiem, czy on odpali bez... Nie no, odpalić bez oleju to odpali, ale kurde. Może być troszeczkę problem, żeby... Może przenieśmy to. Podnosik... A teraz nie ma tak, że możemy sobie tym jeździć. W mechaniku 15 mogliśmy sobie tym jeździć, gdzie nam się chciało. I czasami zdarzyło się, że nie trafiliśmy do dziurki. Mam taki słynny odcinek, że próbowałem trafiać do dziurki. Czasami to nie wychodziło. Dobrze, teraz musimy tą śrubę tutaj. Ej. O, nie, nie chcę całej miski ole... Tylko śrubkę. Tutaj śrubkę. Nie można? Trzeba ściągnąć całą miskę olejową? No nie. Coś tu nie teges jest. Narzędzia badawcze. Ja mam jakieś narzędzia badawcze w tym... W tym moim warsztacie, kurczę, nie wierzę. Coś mi się nie chce wierzyć. Będziemy musieli chyba całą misko. Chyba, że... Użyj. O! Ile oleju, dosłownie kapka. Dosłownie kapka. Przypomniał mi się mój piesek Aston. On czasami jak idzie na spacer ze mną, sobie znaczy teren. I czasami, żeby jak najwięcej mieć, wiecie, paliwa do znaczenia terenu, no to tak tylko czasami... Gdzie nie gdzie tam, tu kap kap, tam kap kap, tam kap kap, tu kap kap. Wiecie, żeby wszędzie było go czuć, wszędzie było go znać. No to jest taki cwaniaczek. Wycwanił się, on ma dopiero 7 miesięcy, a już taki cwaniaczek jest. Tu kap kap, tam kap kap. I tak samo tego oleju też było tu kap kap. Także jakby odpalić i pojechać nim ze 3 km, no to by było zatarcie. Ale spust oleju działa całkiem w porządku. Zobaczcie, możemy sobie go tak szybko odstawić, jest ok.
Oleju tu już w ogóle nie ma, musimy tu parę rzeczy jeszcze powymieniać. Filtr oleju, filtr powietrza, ciekawe skąd ja to... Nie no, może mi starczy hajsu, nie wiem ile to kosztuje. Filtr powietrza na pewno nie jest drogi. Silnik. No. O, chyba nie... Czekaj, bo nie wszystko sprawdziłem. A, bo tu strona była ta... No dobrze. No dobrze, musi być tutaj. Kurde, a nie jest to drogie, to może się jakoś uda. Kurde, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Dokończymy sobie naprawę tego auta w następnym już. Myślę, że się uda, zmieszczę się jakoś w moim hajsie, bo kurczę, tak jestem na pograniczu odrobinkę. Trzymajcie się, do następnego, hej!